Turcja-Szwecja, grupa czwarta eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Jak widać, no od dziecka, od tych najmłodszych lat wychowywani na prawdziwych kibiców swojej reprezentacji. Młodzi Turcy Stefan Obrazki zdecydowanym ruchem nakazuje Szwedom rozpocząć drugą połowę spotkania. Jak na razie bez bramek na Ali Samijena, więc wynik dający wciąż pozycję lidera w tejże grupie reprezentacji trzech kor. Abdullah, Hakan Şükür, piłka w środku boiska. Mamy jedną zmianę w drużynie Senola Ginesza w miejsce słabo spisującego się w pierwszej połowie mało kreatywnego Emre Belözoğlu. Na murawie pojawił się od początku drugiej połowy Arif Erdem. Przed chwilą faulowany İlhan Raybastırk. Jest Umit Davala. Nie dał rady Arif. Dobrze ustawiony Patrick Anderson. Henrik Larsson i Alpay Ozalan. Gracz Aston Villa niedokładnie. Wciąż jednak Turc. Umit Ozat. Hasan Sas. Przejmuje piłkę Hasan Sas. Jest Melberg. Hedman. Teraz niezbyt dokładnie Fatih Aykel. Ale poradził sobie obrońca Realu Majorka. No, Ljungberg patrzy tylko wymownie na sędziego, spodziewając się odwizdania w tej sytuacji faulu, przyznania rzutu wolnego. Nic z tego w ataku Turcji. Abdullah i Hasan Sas. Dobrze ustawiony Kamark. Larsson. Albak. Albak. Wciąż Albak. No, zaskakujący strzał piłkarza Herenven i świetna interwencja Redzbera Rustu. W doskonałej okazji znalazł się Albak, ale jego strzał w znakomitym stylu wybronił Redzber Rust. Umit Davala. Tajfur. Umit Davala. Ładnie teraz. Dokładnie podaje do İlhan Bastırka. Ten ewidentnie faulowany, pchnięty przez Fredrika Ljungberga. Turcja, Szwecja. Wciąż bez bramek. Ali Samijen czeka na pierwszą bramkę swojej reprezentacji. Pole karne, Şükür. Bardzo blisko zdobycia bramki w tej sytuacji. Alpay Ozalan. Oto właśnie obrońca Aston Villa. Bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Popatrzmy, tutaj wchodzący do środka Şükür. Zrobił miejsce Alpayowi, także Umitowi Davali. I właśnie Alpay chciał wykończyć to dośrodkowanie Arifa Erdema skutecznym strzałem na bramkę Magnusa Hedmana. Alpay Ozalan po raz 59 w narodowej reprezentacji. Do tej pory 4 bramki na koncie obrońcy Aston Villa, a teraz faulowany gracz Evertonu Niklas Alexanderson. Anderson. Jest Larsson, w środku Albak, spore zamieszanie w ostatniej chwili. Umit Ozat, niewątpliwie jeden z najlepszych obrońców, nie tylko tureckich, także całej Ligi Tureckiej, bo przecież iluż piłkarzy spoza Turcji występuje w tejże lidze. Coraz silniejsze, Trabzon, Besiktas, Galatasaray, Gençlerbirliği czy Gaziantep. Uwaga, rusza Abdullah, lewa strona boiska, Abdullah. Zbyt mocne dośrodkowanie, jeszcze nie koniec, jeszcze Hedman. Skutecznie interweniuje po strzale Umita Davali. Ale raz po raz rusza lewą stroną boiska Abdullah Erkan. Tutaj ładne dośrodkowanie. Zamykał akcję. Umit Davala decyduje się na strzał. Dobrze jednak ustawiony na bliższym słupku Magnus Hedman. Umit Ozat, Ljungberg i Umit Davala. Dobrze piłkarz Galatasaray. Umit Davala do Umita Ozata, Hasan Sas, Rustu, naciskany przez rywali, niedokładne wybicie bramkarza Fenerbahçe, Olof Melberg,
Niklas Alexanderson, Melberg kontra Abdullah, wraca Hassan Sass, wciąż Melberg, ładnie teraz przepychał się gracz Aston Villa, uwaga, Albak, świetna interwencja Resbera Rustu, ależ ładnie zbudowali ten atak piłkarze trenerów Lagerbacka i Sedeberga i bardzo bliski po raz drugi w tym spotkaniu zdobycia bramki napastnik holenderskiego Herenveen, kolega klubowy Arkadiusza Radomskiego, a więc Polaka występującego w Eredivisie. Markus Albak, Turcja, Szwecja, wciąż jednak bez bramek. Daniel Andersson, świetna interwencja Rustu, jest okazja, aby rozpocząć szybki kontratak. Już ruszył Abdullah, ucieka Hassan Sass, środkiem pędzi Hakan Şükür, jest także Arif Erdem. Właśnie Arif patrzy, jak ustawieni partnerzy. Arif Şükür, jest 1-0, ależ fantastyczny kontratak reprezentacji Turcji. 51. minuta, Hakan Şükür strzela swoją 5. bramkę w tych eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata, wykorzystując bardzo ładne, precyzyjne, dokładne dośrodkowanie Arifa Erdema. Oto Senol Güneş gratuluje swoim piłkarzom, jednocześnie od razu ustawiając ich na ostatnie 40 minut spotkania. A Hakan Şükür, jak powiedziałem, 5. bramka zdobyta w tych eliminacjach finału piłkarskich Mistrzostw Świata. A zatem 1-0 i oczywiście po tym golu diametralnie zmienia się sytuacja w tabeli grupy czwartej. W tej chwili na pierwszym miejscu Turcy, którzy gdyby takim wynikiem zakończyło się spotkanie, mieliby na koncie 21 punktów i o oczko wyprzedzaliby gracze Senola Güneş'a. Reprezentację Szwecji w ostatniej serii spotkań Turcja zmierzy się z Mołdawią, natomiast Szwecja podejmować będzie reprezentację Azerbejdżanu. 28 minut do końca. Zrywają się Szwedzi. Jest Henrik Larsson. Pokazuje się Alba. Larsson. Zablokowany strzał piłkarza Celticu Glasgow. Hassan Sass. Zdążył postawić nogę Olaf Melberg. Jeszcze nie koniec. Fatalne zagranie w tej sytuacji Linderota. Piłkarza, który występuje na co dzień w klubie Stabak. Hakan Şükür czekał na kolejne zagranie od któregoś z partnerów i wybita piłka przez Sarenpę. Kleber Sarenpa, jedna z nowych postaci w drużynie reprezentacji Szwecji, gracz duńskiego Olborga, a mamy zmianę w drużynie tureckiej. Opuszcza boisko Ildiray Bastırk, w jego miejsce na murawie gracz Realu Sociedad San Sebastian Tajfun Korkut. Rustu wespół ze swoim zespołem klubowym wywalczył awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W najbliższą środę pierwszy mecz w elitarnej Champions League Rustu i Fenerbahce, wizyta na Bay Arena w Leverkusen. A to na Państwa ekranach gracz Interu Mediolan, Hakan Şükür. Niedokładne wybicie Rustu, ruszają Szwedzi. Jest z prawej strony boiska Larsson, czeka na partnerów. Larsson, Albak, ładnie, efektownie złożył się do tego strzału napastnik Herenveen, tyle że nie miał najmniejszych problemów z obroną tego uderzenia Resbera Rustu. Spójrzmy raz jeszcze, Larsson, Albak, skutecznie Rustu. Hassan Sass. Nieco rozprzedany zespół Galatasaray Stambuł. Co prawda pozostał Sass, pozostał Arif. Także Umid Davala, czy też Ergun Pembe. A my mamy zmianę. Na murawie z numerem 18 zameldował się rozgrywający Benfiki
Anders Andersson, który w 70 minucie zmienia Kamarka, a więc pomocnik ofensywny za obrońcę, to świadczy, że musi cały czas tutaj już zacząć szukać wyrównującej bramki duet trenerski Lagerbach Cederbergo. Rzeczywiście niewiele czasu do końca, około 20 minut i wciąż o bramkę lepsi gospodarz. Jest Melberg. Ładna, czysta interwencja, co najważniejsze, Abdullaha. Ma teraz trochę miejsca w lewym korytarzu boiska. Abdulla, gracz Fenerbahce do środka. Tutaj jest Arif. Arif natychmiast na prawą stronę do Umita Dawali. Dawala, dośrodkowanie w pole karne. Hedman, niepewna interwencja. Jeszcze Szukur czyhający na błąd defensywy drużyny Trzech Koro. Ratują się Szwedzi. Nie zerwał się Larsson. Umit Ozad. Rustu. Popatrzmy raz jeszcze tutaj. Hedman, nieprzyjemna piłka, odbiła się kozłem dokładnie pół metra przed miejscem, w którym stał właśnie Magnus Hedman. Obrońca Coventry City i Senol Gines, czekający na drugą bramkę swojej reprezentacji. Bramkę, która niewątpliwie by już zapewniła zwycięstwo w tym meczu reprezentacji reprezentacji Turcji i zapewniła jednocześnie także pierwsze miejsce w tabeli grupy czwartej eliminacji piłkarskiej Mistrzostw Świata. Rustu niezmuszony do interwencji w tej sytuacji po główce Henryka Larssona. 52 gole, zdobyty złoty but odebrany na gali UEFA. Swojego czasu otwarte złamanie. No a teraz, proszę Państwa, mógł powrócić do wielkiej piłki Henryk Larsson. 52 gole, najlepszy snajper europejski. I oczywiście będzie z pewnością, jeśli Szwecja awansuje, jedną z największych gwiazd najbliższych finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Tak na wszelki wypadek, wybita piłka na szut rożny. Ma pretensje do Patryka Andersona Magnus Hedman, a Andersson z kolei pokazuje któremuś z partnerów w defensywie, że należało krzyknąć, powiedzieć, że nie ma nikogo za plecami, że może spokojnie pójść do środkowania, ewentualnie pozwolić na wyłapanie piłki Magnusowi Hedmanowi. Hakan Şükür, Magnus Hedman, Hasan Sas, z narożnika boiska ostrobita piłka, odbija ją Hedman, jeszcze nie koniec. Ten strzał jednak Tajfuna niedokładny. Tajfun Korkut, 27 lat, gracz Realu Sociedad San Sebastian, 35 mecz w narodowej reprezentacji tego piłkarza. Abdullah i Hakan Şükür, pokazuje się Arif. Hakan Şükür, ładny zwód, pada Hakan Şükür. I co będzie? Żółta kartka dla któregoś z graczy reprezentacji Trzech Koron. To zdaje się Patryk Andersson przekroczył przepisy. Naprawdę ładny zwód zaprezentował nam tutaj Hakan Şükür. Diabeł ze Stambułu, jak wielokrotnie był nazywany przez sympatyków popularnej Galaty. Wydawało się po tej nieudanej przygodzie z Torino Calcio swojego czasu, że już nie będzie chciał wyjeżdżać ze Stambułu. Tam oczywiście gigantyczny, indywidualny, niezwykle intratny kontrakt, do tego jeszcze pełne poważanie. Był prawdziwą gwiazdą stambulskich ulic. Natomiast kuszony wielkimi pieniędzmi zawędrował do Interu Mediolan. No i tam zdaje się jego dyspozycja, podobnie jak w przypadku, kiedy występował w Torino, również pozostawiająca naprawdę wiele do życzenia. Od wielu lat już jednak bardzo skuteczny w reprezentacji swojego kraju Hakan Şükür. Do tej pory 67 meczów, 33 gole, a byłoby 34, gdyby nie niewykorzystany rzut karny podczas minionego weekendu. Uwaga, skoncentrowany Magnus Hedman, jest Umit Ozad, także Arif Erdem. Kto sprawdzi kwalifikacje Magnusa Hedmana? Chyba Arif, tak jest. Strzał jednak fatalny. Zupełnie nie tak chciał uderzyć gracz Galatasaray. Skuczony swego czasu także wielkimi pieniędzmi, przeniósł się do Hiszpanii, do drużyny Real Sociedad San Sebastian. A więc tam, gdzie występuje Tajfun Korkut.
No, ale nie potrafił jakoś znaleźć wspólnego języka z trenerem i dlatego dzisiaj jest już zawodnikiem z powrotem Galaty. Tony Sedeberg. Abdullah. Anderson przy Szukurze. Abdullah. Był Hakan Şükür. Albak. Abdullah. Wciąż Abdullah. Jeszcze Abdullah. Wracają Szwedzi. Abdullah ładnie przełożył piłkę na lewą nogę. W środku był Arif Erdem. Zamyka akcję Umid Davala. W środku Arifa także Hakan Şükür. Uwaga, Hakan! Uprzedzony przez obrońców reprezentacji Trzech Koron. Zablokowane podanie Melberga przez Tajfura Hawutsu. Melberg. Hedman. No i mamy kolejne przewinienie. Tym razem przekroczył przepisy Hasan Sas. Trudne spotkanie do prowadzenia dla Stefana Obrazkiego. Niewątpliwie wiele podtekstów, do tego jeszcze wielka temperatura, napięcie w tymże meczu. Patrick Anderson, przeraźliwy gwizd publiczności na Ali Sami Yen. Wciąż jednak w ataku piłkarze Trzech Koron. Jest Henrik Larsson, jest także Ljungberg. Ruszają Szwedzi. Şükür. Fatalne odegranie piłki przez Arifa Erdema. Sarenpa. W dalszym ciągu gracze Trzech Koron przy piłce. Jeszcze parę metrów i będą przed polem karnym rywala. Nie było faulu, nie ma rzutu wolnego i okazja do kontrataku dla piłkarzy drużyny Senola Ginesza. Jest Hakan Şükür. To wszystko jednak jeszcze daleko od bramki Magnusa Hedmana. Abdullah. Abdullah. Hasan Sas. Sas. Piłka na prawo do Umita Davali. Umit popatrzył, jak ustawieni partnerzy. No i zagrał na drugą stronę boiska. Troszeczkę lekceważące podanie Abdullaha w kierunku Hasana Sasa. Na szczęście jednak dla piłkarzy tureckich zdołał umiejętnie wymusić faul gracz Galatasaray. No to zdaje się wcześniej było możliwe zagranie nakładką przez Henrika Larssona. I co najważniejsze, wciąż o bramkę lepsi Turcy. 51. minuta, Hakan Şükür wykorzystał dokładne, precyzyjne dośrodkowanie Arifa Erdema, strzelając swoją piątą bramkę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Umid Davala. Hakan Şükür. Umid Davala. I już ta piłka wygarnięta przez gracza Galatasaray za linii końcowej boiska, więc rozpocznie Magnus Hedman. Melberg, Anderson, był Sarenpa. Sarenpa. Ruszył Larsson. Ładnie osłaniany, ładnie odcinany od piłki przez Fatiha Aykela. No i mamy jeszcze jedną zmianę. Opuszcza boisko Niklas Alexanderson. A w jego miejsce na 10 minut przed końcem spotkania z numerem 17
Jonsson. A więc zmienieni już Daniel Andersson, Pontus Kamark, a także Niklas Alexandersson. Dawala. Teraz wreszcie dokładniej, ładni Szwedzi, którzy oddali inicjatywę w tej drugiej połowie, liczą na kontratak, no ale także znakomicie w kontrataku czują się Turcy. No i z pewnością w tych ostatnich minutach będą musieli nacisnąć, będą musieli przesunąć się w pobliże bramki rywala właśnie gracze trenerów Larsa Ragerbacka, a także Tomego Sedeberga. Żółta kartka dla Umita Ozata. Niewiele czasu do końca. Około 8, może 9 minut. Widzieliśmy Hakana Şükür'a, a teraz celebrujący moment wybicia piłki od własnej bramki Rustu. Daleko, za linię środkową boiska bramkarz Fenerbahçe, dobrze ustawiony Melberg. Jeszcze nie koniec. Hasan Sas. Sas. Rusza ładnie lewą stroną boiska. Sas, piłka przed pole karne do Şükür'a, był Arif. Jeszcze nie koniec. Jeszcze walczą gracze w białych kostiumach. Hedman. Fatih Heikel. Nie przeszła ta piłka do jednego z napastników, ale teraz prosty błąd w środku pola reprezentantów Szwecji. Jest Şükür, jest Umit. Uwaga, Şükür! Nie potrafi uderzyć w kierunku bramki rywala w tej sytuacji. Bezpośrednio z powietrza. Abdullah. Abdullah. Faulowany. Kolejny rzut wolny dla Turków. Teraz już bardzo mądre zachowanie podopiecznych Senola Ginesza. Trzeba oddalać grę od własnej bramki i to z pewnością wpoił swoim graczom Senol Ginesz. Przed laty znakomity piłkarz, a teraz, jak widać, także z powodzeniem pracujący z reprezentacją Turcji. Jeszcze jednak nie koniec. Umit Ozat. Ładna piłka na prawo. Zbyt późno wystartował jednak Umit Dawala. Sarenpa. Młody piłkarz urodzony w 75 roku, a więc dopiero 26 lat, skończy 14 grudnia. Umit Dawala. Arif. Nie doszła piłka do Hakana Şükür'a. Umit. Ładny teraz dribbling, ładny zwód w środku Şükür, także Hasan Sas. Jeszcze troszeczkę niefrasobliwa interwencja defensywy drużyny panów Lagerbacka i Sedeberg. Wciąż Turc. Jeszcze raz Arif Erdem. Arif. Dobrze ustawia się Patrick Andersson. Melberg. Albak. Ruszył Larsson. Szwedzi. Utrzymana piłka w boisku przez Olofa Melberga. Jest Linderoth. Linderoth. Wyprzedzony przez graczy w białych kostiumach Albak. Jest Hakan Şükür. Arif. Sarenpa. Ładnie przedzierał się lewą stroną boiska Fredrik Ljungberg. No, nie, z pewnością nie zrezygnują do ostatnich minut, do ostatnich sekund tego widowiska Szwedzi, aby strzelić wyrównującą bramkę, która oczywiście dawałaby im w dalszym ciągu
przodownictwo w tabeli grupy czwartej. Uwaga, jeszcze Szwedzi. I ten strzał obok bramki Recbera Rustu, a strzelał grający z numerem szóstym Tobias Linderoth, piłkarz klubu Stawek. Niewiele czasu do końca. Już żegnają, już pozdrawiają szwedzki zespół, sympatycy na Alisami Jen. Jest jednak jeszcze trochę czasu. Rustu. Arif Erdem. Arif do Umita Dawali. Umit Dawala, gdzie jest Arif? Odcięty od piłki przez Sarenpe. Jeszcze Larsson. Umit Ozad. Prost na pierś rywala. Jeszcze nie koniec. Jeszcze przyspieszają Szwedzi. Teraz czwórką atakują bramkę Recbera Rustu. Uwaga! Był tam z numerem 17 piłkarz, który pojawił się z ławki rezerwowych. Jonsson. Oto na Państwa ekranach w tej sytuacji Andreas Andersson. Jeszcze jeden atak Turków. Jest Sas. Przegrał walkę w powietrzu z Melbergiem. Rośli, silni, dobrze zbudowani obrońcy reprezentacji Trzech Koron. Jeszcze nie koniec. Zablokowane podanie Olofa Melberga. Senol Ginesz cały czas uwagi do swoich piłkarzy. Jeszcze motywacja, jeszcze domaga się olbrzymiej koncentracji. Przed laty znakomity piłkarz Trabzonu, którym spędził 15 lat. Jako trener pracował z Trabzonsporem, Boluspor'em, Istanbulspor'em, Antalyaspor'em, a do 98 roku z Sakaryaspor'em. Uwaga, Lundberg. Lundberg jest przed szansą. Larsson, ależ fatalny błąd defensywy tureckiej. Henrik Larsson, proszę Państwa. Długo czekali na tę bramkę Szwedzi. To już 88. minuta meczu i wreszcie skutecznie reprezentacja Trzech Koron, a Henrik Larsson strzela swoją siódmą bramkę w tych eliminacjach piłkarskich. Mistrzostw świata nie zdążył Abdullah, źle ustawiony także Alpay Ozalan i niewiele mógł zrobić, szczerze mówiąc, przy tej sytuacji Recber Rustu. Larsson dołącza do Olisadebe, Inzagiego, Sanda i Szewczenki, jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli w tych eliminacjach piłkarskich Mistrzostw świata. Henrik Larsson, Turcja, Szwecja 1-1. No i przede wszystkim ważny fakt, że to Szwedzi wobec takiego wyniku są w tej chwili liderem grupy czwartej. Umit Dawala, jeszcze Abdullah, jeszcze będą szukać bramki teraz. Starał się wywalczyć rzut karny. Hakan Şükür ma pretensje do sędziego, że był wyraźnie przetrzymywany za koszulkę. Nie reaguje jednak Stefan Obrazki. I mamy jeszcze jedną zmianę w drużynie tureckiej. Opuszcza boisko Hasan Sas, a w jego miejsce na murawie z numerem 13 Ergun Pembe. Taki dzisiaj troszeczkę bez wiary, bez przekonania w swojej grze Hasan Sas, który świetnie spisywał się w barwach Galatasaray. On z lewej strony zwykle operował, z prawej. Natomiast Okan Buruk, który został sprzedany podobnie jak Emre Belözoğlu do Interu Mediolan. Alpay Ozalan. Jeszcze nie koniec. Jeszcze walczą o górną piłkę. Teraz Lundberg. Mają szansę na wyprowadzenie kontrataku Szwedzi. Nie udał się jednak ten wypad. Szybko skasowany przez defensywę reprezentacji Turcji. Aut jednak dla
reprezentacji Szwecji. Jonsson. Puścił grę Stefano Braski. Zatrzymany Fredrik Ljungberg. A kolejną skuteczną interwencją w tym meczu popisał się Umit Ozat, jak mówiłem, gracz sprowadzony do Fenerbahce z Gencebirligi Ankara, Ljungberg. Teraz ładnie Szwedzi, jeszcze nie koniec, no i jakżeż blisko zdobycia bramki. Redsberg Rusto zdziwiony. Svensson, Andreas Andersson, Jonsson starają się wprowadzić wiele ożywienia, polotu, pomysłu do gry reprezentacji trzech koron w tych ostatnich minutach spotkania. 1-1 i oczywiście najlepszą obroną jest atak. Starają się cały czas oddalić grę od własnego pola karnego Szwedzi. Jeszcze jedna piłka w pole karne i jest nieoczekiwanie 1-2. Uniósł ręce Tony Sadeberg, cieszy się niezwykle Andreas Andersson, piłkarz AIK-u Solna, 27-latek rozgrywający 30 mecz w narodowej reprezentacji. No i to już 7 gol zdobyty przez zawodnika występującego w rodzimej ekstraklasie szwedzkiej. 1-2 w 90 minucie meczu i w zasadzie żegnaj pierwsze miejsce dla reprezentacji Turcji, no bo trudno sobie wyobrazić, aby udało się tutaj Turkom strzelić 2 gole w ostatnich sekundach spotkania. Jeszcze przedziera się Abdullah Erkan. Jeśli takim wynikiem skończy się to spotkanie, to oczywiście Szwedzi będą w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. I tak jest. Już wszyscy skupieni na osobie Stefano Braskiego. Wydawało się, że zagwizdał po raz ostatni. On jednak jeszcze pozwala grać. Nie spieszy się Szwedom. Teraz celebrują moment rozpoczęcia kolejnej akcji. Patrik Andersson. 92. mecz w narodowej reprezentacji gracza Barcelony. Patrik Andersson. Jeszcze nie koniec. Niedokładny w wykonaniu Andreasa Andersona. Umit Ozat. Umit Ozat. Daleko do Arifa. Arif, pole karne. Bardzo dobrze ustawił się jednak Patrik Andersson. No i tam oczywiście nie miał żadnych szans, aby ograć rosłego stopera Barcelony, atakujący Galatasaray Stambuł Arif Erdem. Oto właśnie Arif Erdem starał się jak mógł w tych drugich trzech kwadransach, bo tyle dostał dzisiaj szansę grania od trenera Senola Ginesza. Zmienił Emre Belözoğlu w przerwie, ale po bramce zdobytej przez Hakana Şükür'a później już do bramki trafiali tylko rywale. Uniesione w geście triumfu ręce piłkarzy reprezentacji trzech koron. Szwecja w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata po zwycięstwie w Stambule, po zwycięstwie na Ali Sami Yen 2-1 dla gospodarzy Hakan Şükür, dla gości nieoceniony Henrik Larsson, a także Andreas Andersson. Szwecja.